Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, cóż, no... Rotato. I tak, dziś kontynuujemy naszą przygodę właśnie z Rotato. Tym razem jako... W sumie nie zastanawiałem się kto, bo ostatnio wygraliśmy tym gladiatorem, więc... Może tym razem poszukajmy jakiejś postaci bardziej dystansowej. Wiecie co, może ciekawym pomysłem byłoby spróbować... A weźmy buntownika, bo czemu by nie? Jak widzicie, jako buntownik nie możemy mieć broń do walki wręcz, więc będzie ciekawa odmiana. Czy będziemy musieli strzeloć. Powiedzmy, że wydźwigniemy upiorne berło. I tak, jeśli chcecie, możecie się spokojnie wczytać w umiejętności i kary buntownika. I tak, spróbujmy strategię pod granie na 6 berł. Znaczy mówiąc na farmienie max kapeków. Jak to wyjdzie, bo nie będę ukrywał. Może być różnie z tym wszystkim. Głównie przez to, że z tego co się orientuje, berło nie należy do najwytrzymalszych w prawie. Najpotężniejszych, chciałem powiedzieć, broni. Przelosujmy tutaj. Może być krytyk. Przecież to jest tylko moje zdanie, moja opinia. Mogę się totalnie z tym nie zgadzać. Ale ja po prostu z moich doświadczeń wiem, że jest świetne pod tym względem, że no, pozwala generować sobie nieskończone HP-ki prawie, że? Ale nie słynie z tego, żeby biło dużo. Oczywiście jako buntownik mamy przywilej taki, że strzelam 3 pociskami z niego, a nie jednym. Zawsze będzie trochę lepiej. Ale więc no, zobaczymy oczywiście jak to będzie i... Wiem, że jak ma się wiele broni, to te berła się teoretycznie czym broni kłócą o zabójstwa, każde berło chce mieć swoje. Ale dla mnie to nie ma problemu z tym. Niech każdy nawet próbuje zdobyć swoje zabójstwa i się kłóci ze sobą. Tak przynajmniej będziemy generować hapeki. I dobra. Mamy miny, więc fajnie. Po tej rundzie kupimy jeszcze koszulę Drwala. Tutaj mamy 2 berły, zaraz będzie trzecie. Tak, swoją drogą... Nie wiem też, czy zauważyliście, ale mamy już też wszystkie właśnie jajeczne ziemniaki odblokowane. Kwestia jest taka, że ostatni, którego nam blokowało, to jest... Nie pamiętam, jak on się nazywa ogólnie mówiąc. Ale ogólnie odblokowałem go dosłownie chwilę wcześniej. Stwierdziłem, dobra, jak go jeszcze nie mam, to włączę oszczędnego, a który się nie wiadomo, czemu nazywa zbawca. Tak, po prostu zrobię najprostszą rzecz na świecie, jaką jest to, że włączę zagrożenie 0, wykupię 6 pierwszych lepszych broni i będę po prostu czekał, żeby miał 3000 monet więcej. I tak, zrobiłem to, mamy teraz wszystkich. Będę mógł teraz się bawić w każdego. Po prostu bohatera, kiedy tylko zechce. No, oczywiście nadal trzymając się jakby kwestii tego, że odcinki raczej będą mono podstaciowe. Rzadko kiedy będę w trakcie odcinka starał się zmieniać. No, chyba, że dojdziemy już do takiego etapu, gdzie dosłownie będę szybko cię poddawał, bo zostanę tylko najtrudniejsze z najtrudniejszych postaci, to wtedy myślę, że mogę zmieniać trochę. To wszystko, ale teraz tak, krytyki kolejne. Świetnie. Miks, który sobie zostawię na później i trzymam tutaj coś innego wartego, jest berło. Jest brzydki ząb. Więc bierzemy oba. Jadę. I tak. Co nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w kwestii tego, co... Jak, gdzie, kiedy. Jeśli chodzi o Brutato. Poza tym, że powoli, to coraz większy sukces tutaj się odnosić. Coraz więcej ładnych kolorków no, na spisie postaci. I oczywiście chciałbym, żeby tam wszędzie był piękny kolor żółty. A nie tak jak jest teraz, że gdzieniegdzie są inne. Nadal. Im więcej kolorów, więcej żółci się tam pojawia, tym bardziej będę szczęśliwy z tego powodu. Dobra, przy okazji widzę, że zaraz zginiemy, co jest niedobrym znakiem. Definitywnie przydałoby się podinwestować w jakieś defensywy. A nie, tego nie wezmę. Co prawda wiem, że węgiel jest jakości... On powinienem brać, ale no. W tych opcjach muszę obrażenia dystansowe. Nawet jeśli są inne, teoretycznie lepsze, to muszę. Muszę po prostu. Nie wiem, jakoś tego węgla bym przynajmniej na tą szczędził. Ale za głupi jestem, żeby myśleć o tym wszystkim prawidłowo. Tak, wsiądźcie 5. Bereł, różdżek, jak złotko. Chociaż z berła, akurat mówiąc, bo różdżki to jest podstawowa broń magiczna. Ale tak. No i zobaczymy, jak po prostu sobie z tym wszystkim poradzimy. Muszę przyznać, że bardzo przyjemnie się wracam do każdego kolejnego spotkania z Brutato. W szczególności, że to
to jest gra takiego typu, że nieważne, uda się, nie uda się. Jestem w stanie i tak zrobić łatwy odcinek, który ma jakiś tam mniej więcej sens, na którym czegoś uczę, na tym coś sprawdzę. A nie mam tu takich aż problemów, jakie ostatnio się pojawiają właśnie w Talented. Chyba wspominałem, a jeśli nie, to przypomnę. Ostatnio nie wiem, czemu mam takie problemy z koncentracją, z kojarzeniem wszystkiego i ogarnięciem się na Talented, że potrafię ginąć kilka razy z rzędu na nocy trzeciej. Bo to były noce, tak. Tak, tam też były noce, podobnie jak były Freddy tam, więc na nocy trzeciej. Miałem też jako trzecia plansza, trzecie wyzwanie, trzecia fala. To jest masakryczne, bo próbowałem wszystkich klas, wszystkich postaci, wszystkich metod i jakoś tak ciągle mi się to dzieje. Więc no, tutaj na szczęście, bo to aż takich problemów ze swoimi umiejętnościami nie mam jeszcze, więc mogę przynajmniej robić te odcinki normalnie, dłuższe i widzicie, że kolik coś próbuje zrobić, a nie, że ciągle ginę na początku i się tylko załamuje i irytuje tym wszystkim. Oczywiście, jeśli to się zmieni, to też nie zdziwcie, że mogą się pojawiać odcinki z Brutato przez jakiś czas. Ale no. Jeśli będę nadal sobie jakkolwiek radził, bez umierania właśnie, powiedzmy, ciągle przed pierwszą połową nawet, no, możecie się spodziewać odcinków, dopóki nie skończymy wszystkich postaci, albo nie przejdziemy już wszystkiego, łącznie z DLC-kiem. Bo dosłownie, nawet jeśli będzie robiona przerwa przez to, że przejdziemy wszystkie postacie przed DLC-kiem, to oczywiście do DLC-ka wracam. Potem, jeśli przejdziemy wszystko w DLC-ku, to mogę się pożegnać z Brutato. Chyba, że zdecyduję się przejść na Brutato na modach. Wiem, że scena moderska Brutato jest olbrzymia i są świetnej jakości mody i tak dalej, ale nie wiem, to wszystko zależy od tego, jaki będzie też wasz odzew. I od tego, czy nie będę miał innych, ważniejszych produkcji do ogrywania. Obecnie mogę powiedzieć, że moja lista produkcji do ogrywania jest aż za długa. Ale jednocześnie, mimo tego, że jest za długa, to jakoś tak się nie potrafię zamotywować, żeby do nich siąść. Słownie jedne, co ostatnio mnie cokolwiek motywuje i tak dalej, to próbowanie czegoś w Talented. Ale mi się dużo nie udaje, więc zazwyczaj się poddaję z tym i siadam potem do Brutato. I ewentualnie Eldena. Elden, nawet jeśli mi się coś nie udaje, to nie jest też takie załamujące. Elden Ring to Elden Ring w końcu. Zawsze może się zdarzyć, że nie będę umiał. To Souls Like. To jeszcze... No nie będę was okłamywał, nie należy do najprostszych. Jeszcze też nie należy do najtrudniejszych. Jednak jest wiele rzeczy naprawdę świetnie, łatwo, przyjemnie jest rozwiązanych w Eldenie. Przeciwieństwie do... Chociażby mogę powiedzieć pierwszych Dark Soulsów. Tak, wiem, że nie powinienem... Prawo. Przyrównywać pierwszych Dark Soulsów do Eldena, gdzie pierwszy Dark Souls powstawał dawno. Elden jest nadal nową grą. Ale głównie to porównanie jest chociażby z tego, jak czuć broń. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek o tym wspominałem, ale w pierwszych Dark Soulsach czuję jakby większość broni. Po prostu nie była w stanie porządnie zranić wroga, nie była zbyt przydatna i tak dalej. To tak nie żartuję, naprawdę mam takie dziwne odczucia z większością egzemplarzy. Ale no, tak się tutaj tylko szybko podzielę taką informacją o tym. Tak, jak widzieliście, przegrałem na fali 9, więc tym razem chcę spróbować innej strategii, konkretnie mówiąc pod broń maszynową, która teoretycznie tak bije zawsze mało obrażenia, więc to, że będzie biła minimalnie mniejsza, coś nie muszę przejmować. A przez to, że robię milion pocisków, to może i tak jestem w stanie osiągnąć potem lepsze rezultaty z nią, niż bym normalnie był w stanie osiągnąć. To ja, może to być dobry pomysł. Może być kiepski. Tak czy inaczej, bierzemy co się da. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak. Muszę też powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi też o samego Brutato właśnie, to... Tylko, że jak mówię, mógłbym jeszcze potem być na modach czy coś, to jeśli przejdziemy już naprawdę wszystkie możliwe jajki, ziemniaki czy jakkolwiek to zwał, to będę musiał naprawdę go na jakiś czas przerwać, dopóki dodatek nie wróci, a po dodatku go zakończyć. Aż za dużo mam gier podobnego typu, które chciałbym po prostu pokazywać. Nie mówię o takich klaskach jak Vampire Survivors, czy co to nie.
a mniej bądź bardziej znane tytuły inne podobnego typu, czyli takiego Hard Survival i w ogóle, których naprawdę chciałbym wam pokazać czym prędzej. A jedyne co tak naprawdę mogę powiedzieć, że nie powstrzymuję przed tym, to właśnie sam fakt, że mam teraz ziemniaka. Tutaj tego, czy tamto jajko, które ogrywam. Czym tak samo jest też z tą, danym wszystkim, Pesticide Not Required. Gdzie z chęcią bym wrócił też do niego na YouTubach. Powiem szczerze, dużo co tam w niego nie grałem poza YouTubami. Nadal to jest na tyle wczesny etap, żebyście byli w stanie ogarnąć co się dzieje, jak się dzieje. Bez zastanawiania się, co mi się w ogóle pozmieniało, jakim cudem tak dużo rzeczy. I tak, nawet do samego właśnie Pesticide'a z chęcią bym na YouTubie wrócił, ale póki gram jeszcze w Brutato, to stwierdziłem, że nie ma sensu. Bardziej tak, jak mówię, ciężko mi się zmotywować ostatnio do siadania do tych gier do nagrań danej, więc lepiej po prostu się skupiać na tych pojedynczych nawet grach, które jakoś potrafią mnie zmotywować i w które gram te epizody, niż po prostu próbować więcej tego ogarniać naraz i potrafić się zmotywować do rzeczy. Nawet nie wiem, czemu nagle zaczynam o tym gadać, ale no. Żebyście wiedzieli, to nie tak, że nie mam żadnych innych gier do pokazania, tylko jakoś tak wyszło, że po prostu teraz Brutato mnie dominuje, jeśli chodzi o to, na co mam wenę. Ale też nie ma coś przejmować, niedługo powinny wskoczyć jakieś nowe. Poza oczywiście Moving Out 2 z siostrą, która pojawia się jak się pojawia. Oczywiście Eldenem, którym jest, bo no, lada moment wychodzi dodatek już dla publiki. To też, jeśli się nie mylę, było powiedziane, że będzie jedynym do Eldena. Dla mnie to jest taka trochę nie najbardziej radosna informacja. Szkoda, że nie będzie więcej, a jednocześnie nie tyle radosna, że wiem, że to już będzie wszystko. Że kiedyś jak po prostu będę chciał sobie wrócić do Elden Ringa, nie będę musiał się martwić, czy znowu będę musiał ponownie nagrywać. Będzie musiał potem wracać, bo nie coś wyjdzie. Ale nadal, chciałbym, żeby było tego więcej, bardziej. Oczywiście to też nie jest niczym złym, że to będzie tylko ten jeden dodatek. To może oznaczać, że szybciej zobaczymy zapowiedź kolejnej produkcji z From Software'ów. A nie ukrywając, no ich produkcje są naprawdę świetne. Z chęcią bym przytulił, czy to Bloodborne'a kolejnego, czy to może... No chociażby drugą część Sekiro. Takie inne rzeczy. Jest dużo naprawdę świetnych produkcji od nich, których z chęcią bym przyjął. Albo nawet nie obraziłbym się też za totalnie nowe IP kolejne. O, wrzutnie rakiet. Tak, co, ale warto ją wziąć, to są dosyć potężne rzeczy. No i tak. Poza tym nawet jeśli chodzi o samego Elden Ringa, to... Nie ukrywam, jak go już ogram, to też mam pełno jeszcze innych czekających Souls-like'ów. Jest Lies of P. Jest Another Scrap Treasure. Które swoją drogą, jak sobie tak sprawdziłem szybko, ma nawet tryb dla ultranubków. Ale o nim więcej będę nam... Nie będę tutaj teraz wspominał, pokażę go na pewno sobie raz dla jaj, jak będę ktoś ogrywał na YouTubach. Potem jest Lords of the Fallen, wydanie z 2023. Oczywiście jest Salt and Sacrifice, wydaje się tak się to nazywało. No, poza takimi rzeczami jest jeszcze pełno platformówek, czy Metroidvania, 2D, które też chciałbym ograć. Jak na przykład Little Mushroom, czy Little Fungus, czy jakoś tak. Ale jest coś takiego. Co tam jeszcze? W sumie mogę tego wymienić z nazw. Ja wiem, że wiele z nich może wam nic nie mówić, ale... No, po prostu wiedzcie, że mam tego pełno. Jak tak po prostu przypomnieć jeszcze jakieś konkretniejsze nazwy. Żeby pamiętał teraz... Nie wiem, czy mam naprawdę nagle głowę pustą. Ja wiem, że jest ich bardzo dużo. Dobra, pamiętam kolejne. Jest Soldiers też. Takich nazw, które na szybko jestem w stanie przypomnieć. Potem z też takich bardziej niż platform niż Metroidvania zwykłych, które są jeszcze właśnie takie roguelike, jak chociażby Grid... Grid Venture, tego nie mam. Coś tak by było, chyba jakaś taka gra. Nie, to Dungrid, nieważne. Coś tego typu. Jeśli chodzi o roguelike, które też chciałbym pokazać, jest... Właśnie kilka Horde Survivalów, jak chociażby Deep Rock Galactic Survivors, powrót do Pesticide, jak wspominałem. Wiele innych, naprawdę przyjemnych. Są
też oczywiście gry całkowicie innych typów, jak powiedzmy Smoltory Farm, które z przyjemnością ograł i wam wszystkim popokazywał. Naprawdę dużo z tego, jakoś tak, mimo tego, że mogę tu opowiadać o tym, jak bardzo mi to ekscytuje, jak bardzo chciałbym zagrać to, no naprawdę nie potrafię się zmotywować do tego wszystkiego. To jest dla mnie takie niewiadome, chociaż niewiadome. Mówiąc, że to jest niewiadome, trochę też bym skłamał, bo podejrzewam, że to jest jedno z kolejnych objawów czegoś, czego jestem świadomy od niedawna, czyli ADHD. Jak się okazuje, ADHD nie powoduje, że musimy być tymi takimi dzieciakami nad podbudzonymi czy coś. Ale nawet to, że tak się nagle wyłączamy w sobie momentach, że mamy problemy z samoorganizacją, nawet jeśli coś bardzo chcemy zrobić, to ciężko nam po prostu się zmotywować. Możemy włączyć, dajmy na to daną grę, którą bardzo chcielibyśmy zagrać i patrzeć na ekran. Przez długie godziny potrzebujemy po prostu ją wyłączyć bez zagrania ani chwilę. Da. Coraz więcej symptomów wskazuje na to, że mogę mieć właśnie takie ADHD. A jako, że jeszcze nie mam bezpośredniej diagnozy, to nie mogę powiedzieć na 100%. Nie mogę przejść na żadną, powiedzmy, metodologię, która pomogłaby mi z tym zawalczyć do końca i w ogóle, więc muszę na razie z tym żyć i czekać na odpowiedni moment. Tak, tylko szybko wam tutaj powspominałem o takich pierdołach, a teraz skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli kupujmy różne rzeczy i progenesterową sumę też mogę wziąć. Nie powinno być źle. Okej. Okay. Podoba mnie się. Nie będę wysoką wolę, ale naprawdę podoba mnie się to, co my tutaj mamy, jak my tu mamy. Mamy jedno coś sobie dosyć porządnie, ale z rzadka. Trzy maszynówki i dwie wrzutnie rakiet. Bardzo mi się podoba się. W tą stronę to idę. Coś mi mówi, że tutaj może uda się jakimś tam osiągnąć strategię, którą nawet wygramy. Ale to głównie jest zasługa tego, że mieliśmy takiego farta, że trafiliśmy. Nie, już trzy wrzutnie rakiet. Ale z drugiej strony trochę teraz czuję się głupio, że w sumie tą drugą niebieską kupiłem i nałożyłem na pierwszą niebieską przez swoją dwianie. Trzy wrzutnie rakiet. Mogłoby być lepszym wyborem. Tak czy inaczej nie ma co też się przejmować, bo oczywiście nawet mając dwie fioletowe wrzutnie rakiet jesteśmy w stanie dużo zdziałać. Dobra. Wszystko pięknie, materiały zbieramy. Wrogów ubijamy, rannymi nie jesteśmy. A, jest okej, okay. Znośnie, dobrze, stabilnie. Chcę nadal wszystko może się Eldemon zmienić, bo chyba zaraz będziemy mieć albo Hordę, albo Elitę. Oczywiście, jak to mam zwyczajnie, sprawdziłem, które. I okej, okay, nie teraz, a będzie to w następnej. I na całe szczęście dla nas jest to najpierw Horda. Gorzej tylko, że potem dwie Elity. I teraz pytanie, czy robimy jedną wyżytnię rakietę jeszcze obciążniejszą w sumie? Zrobię coś jeszcze ciekawszego. Włączymy tak i kupimy sobie jeszcze dubeltówkę. Czemu nie? I tak, wiem, że będzie totalny głupoty, ale raz się żyje. Już sobie w tej grze to się żyje, ile razy się chce, tylko kwestia tego, że no, każda kolejna śmierć to poświęcenie większej ilości czasu na to, żeby odrobić się w następnym podejściu i tak dalej, ale dobra. Nie będę tutaj takich głupot wgadywał, tak się rozkręcał na takie tematy. To nie ma sensu najmniejszego. Natomiast po prostu skupmy się na takich pięknych rzeczach, jak eliminacja tych wszystkich wrogów, których tutaj dostajemy. Pomyślmy o czymś przyjemnym, jak to na przykład, że jeśli to osiągniemy, to będziemy mieć już kolejnego ziemniaka za sobą. Za co będzie coraz bliżej, będzie naprawdę dumnego momentu, w którym przejdę każdym, będę ją 100% osiągnąć. Tak. Tak, co nie chodzi o to, tylko że chcę mieć wspaniałą, piękną serię, w której uda mi się przejść każdy. Nie. Z tyłu głowy nadal myślę o osiągnięciach na Steamie. Mój profil coraz piękniej wyglądał, coraz bardziej był kompletny. A jeśli w ogóle też mówię o kompletności profilu, to przydałoby się, żebym wrócił do pewnych innych gier, które od dawna nie ruszałem. A które też były na YouTubie, a chociażby Guild of Dungeoneering. Pamiętam, że była to świetna gra i dosyć daleko udało nam się zajść nawet bez umierania, więc no, fajnie byłoby to nadgonić. Znowu.
zobaczę, czy kiedyś uda mi się do tego wrócić, czy jeszcze mam zapisy. Jeśli mam, to może wrócę nawet do nagrywania. Jakby znajdę znowu Wenę, no to... No, ale też można byłoby wrócić do Hadesa oczywiście. Jako, że już jest dwójka w Early Accessie, fajnie byłoby przyjść na pojedynkę. Albo chociaż pójść jak najdalej w tej jedynce, zanim przerzuca się na dwójkę. Na razie jeszcze nie posiadam oczywiście, więc... No. Tego tym bardziej jeszcze, póki nie mam, to będę miał większą motywację, żeby grać w jedynkę. To też by się przydało, żebym wrócił. I wiele innych serii w sumie, które porzuciłem. Chociażby Ratropolis. Tam pamiętam, że już podnosiłem zwycięstwa różnymi przywódcami, różne ciekawe rzeczy mniej lub bardziej się udało zrobić. Jak teraz myślę, to mógłbym do tego też wrócić, jakbym miał fajną ochotę. W sumie Ratropolis to jest świetna naprawdę gierka. Ale tak uważam po czasie. Ale dla mnie jest czymś nawet większym niż tylko gra. Jak często wspominam, mam ją dzięki takiemu wspaniałemu osobnikowi jak Manoni. Ale to nie tylko tyle, że mam dzięki niemu tę grę. Pan powiedzie, że po części przez właśnie tę grę się udało nam, no, poznać. Teraz coś przez parę innych jeszcze pierdół. Ale tak... Skracając to wszystko, to tak... Najłatwiej byłoby to określić. Dobra. I widzę, że zaraz będziemy mieć albo czerwony jakoś wrzutnie rakiet, albo kupię trzecią fioletową. Nie wiem, czym bardziej mi kusi, żeby porzucić sobie szczylbę i zamiast tego dać trzecią fioletową wyrzutnię rakiet. Może to być naprawdę głupie. Albo sobie broń laserową też bym miał. Ale tak, chyba zrobimy w ten sposób, żeby mieć trzy wyrzutnie rakiet. One i tak sporo biją. Nawet w ładnym obszarze, więc czerwone jeszcze nie potrzeba. Ale tak. Mam coś jeszcze do dodania w sumie, tak jak myślę. O grach, które porzuciłem, a warto byłoby do niej wrócić. Tak, jak zaczęło o tym myśleć, to warto byłoby powspominać. Wiem, że szczerze jest tego bardzo dużo. Można by do czegoś, co było w bardzo starych czasach, jakbym wrócił. No i spróbował. Jak myślę, jest jedna tylko taka gra. Naprawdę już od dawna przeze mnie ogrywana, do której teoretycznie mógłbym znowu wrócić. Szczerze mówiąc, to po tych wszystkich, no powiedzieć nawet wręcz latach, nie wiem, czy chciałbym do tego znowu wracać. Po prostu jeszcze to jest dla mnie trochę godne, no wstyd. Ile razy do tej gry wracam, a ile razy znowu coś się dzieje takiego, że nie umiem jej przemierzyć. Chyba to oczywiście o Darkest Dungeon. No na pewno też, jeśli chodzi o inne gry i w ogóle to Roach Legacy, Pillars of Eternity. A w jakiejś tam ankiecie pamiętam, że to wstawiałem i wygrało. Dla wszystkich zainteresowanych tak, mam zamiar do tego wrócić. Znowu brak Weny. Mimo tego, że bardzo chcę. Teraz oczywiście najpierw jedynka, potem może dwójka. Roach Legacy. Nie od razu dwójka, tylko właśnie na Epiku rozdawali za darmo jedynkę, więc teraz też jestem posiadaczem jedynki, więc najpierw jedynka, potem dwójka. Dla ciekawskich. Nawet jeśli ci ma rodzic, że Hurdur będzie grał w darmówkę z Epika, zamiast normalnie kupić, wstydziłbyś się. No cóż, dali za darmo. Ja i tak planowałem to kupić kiedyś, więc no, na razie jeszcze nie kupiłem. A jako, że mam z Epika za darmo, to mam. Ale podczas jakiejś większej wyprzedaży, jak będę kupował coś jeszcze innego, będzie to bardzo tanie. Mogę dorzucić dla samej swojej satysfakcji, że to zakupiłem. Może bym był często też tak robię. Że właśnie sam sobie i tak dokupuję gry, dajmy to na Steamie, czy na Gogu, czy gdzieś po prostu, potem jak one nawet były za darmo rozdawane. To jest taka jakby moja preferencja po prostu. W bardzo rzadkich przypadkach nawet jestem w stanie zakupić jedną grę na kilku platformach, żeby po prostu... No, mieć w wielu miejscach, czy móc grać z kimś, jeśli to jest, powiedzmy, zabezpieczona bardziej niż budowa Divinity. Bo jeśli chodzi do takiego właśnie Divinity Original Sin na jedynkę i dwójkę, to będzie Baldur's Gate, Baldur's Gate'a trójkę też. Czy chyba... Co mnie zabiło w ogóle? No bez jaj. Nawet nie wiem, co mi zabiło. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ja jestem w stanie sobie pozwolić na jeszcze jedno podejście. Ale no tak, dla tych wszystkich, którzy właśnie nie wiedzą, gry od Larianów nie mają żadnego DRM-a, nie wymagają
bezpośrednio połączenia z żadnym Steamem, Gogiem czy czymś tego typu. Grać na trybie wielosobowym, więc no, taka ciekawostka, że właśnie tam tak naprawdę wystarczy mieć jedną sztukę kupioną. Można przez udostępnianie na, Steamie, bądź na to, że ktoś się zaloguje na twojego Goga też i pobierze ją sobie i tak dalej, grać w koopie. A jak są gry, które mają lepsze zabezpieczenia, to jestem skłonny nawet kupić właśnie na jakimś swoim drugim profilu czy komuś. Załatwić, jeśli wiem, że on na pewno by chciał w to grać. Tylko po to, żeby móc z kimś zagrać. No, bo tak to, jak to jest w przypadku niektórych, to preferuję mieć i w jednym miejscu, i w drugim, jak na przykład właśnie wyżej wspomniane Divinity, gdzie mam, o, tu akurat mogę powiedzieć, że pierwszą część. A zarówno na PlayStationa, jak i na Kontra. I w sumie tak samo mam z czym jeszcze? W sumie z Diablo 4. Teraz możecie się załamać, jeśli chodzi o to, bo mam i tu, i tu. A jeszcze nie miałem okazji zagrać w Diablo 4. Jakoś tak. Może to być naprawdę załamujące dla was, bo to się, Jezus, za idiota. Ale jeśli wam powiem, że mam tak z bardzo wieloma grami, to tak. No. To jest kolejna rzecz, jeśli chodzi o ADHD. Potencjalne. No nie mówię, że na pewno mam, czy też na pewno nie mam. Jak mówię, jeszcze nie miałem diagnozy. Nadal czekam na nią. Ale dobra, starczy o takich rzeczach. Chociaż miło się o tym pepla do monitora. Dobrze się wspomina też niektóre gry. Podobnie tak. No, wypadałoby się, żebym się bardziej skupił na tym, co się dzieje na ekranie i na samej rozgrywce, żebym znowu jakoś głupio nie zginął, tak jak to wcześniej w fali 15. I ogólnie mówiąc, tak jeszcze w sumie wpadłem na pomysł, który może by mi pomógł trochę czynić te odcinki lepszymi. Ale wiecie co? Od przyszłych odcinków, tak tylko powiem dla tych, którzy dotrwali do tego momentu. Prawdopodobnie będę odcinki prowadził trochę inaczej. Pierwsze podejście zawsze będę robił tak jak do tej pory. Ale następne już... Tak w sumie wpadłem na głupiego pomysłu, będę robił otwarty później, jeżeli na przykład od pierwszej elity łamane na Horde. Byście po prostu zobaczyli podejście, jak się już trochę rozwinie. Urskać właśnie ciągle będę na jakichś wcześniejszych falach. Siedział. Taka właśnie niewielka zmiana, którą będę robił chyba w następnym odcinku. A z innych rzeczy, które jeszcze tak mogę tylko dodać, to, że... Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale... Może wydawać się też dla was dziwne czy głupie, ale... To tak naprawdę... Mogę tylko powiedzieć dzięki wam wszystkim, którzy naprawdę oglądacie te odcinki czy coś, bo nawet nie wiecie, jak wiele to dla mnie znaczy. Satysfakcję potrafię mieć z tego, że robię te swoje głupie gadanie do monitora i widzę na te... to, że ktokolwiek to obejrzał. Przecież mi taka właśnie myśl. Ale to naprawdę wielką satysfakcję i... Jak mówię niejednokrotnie, ale to robię sam dla siebie w głównej mierze. Ale nadal fajnie jest widzieć, że ktokolwiek też akceptuje, powiedzmy, format, który... No, można powiedzieć, że ja wyznaję, który jest dla mnie najlepszy, czyli starać się jak najmniej robić wycięć, pokazywać jak największą część procesu. Jak chodzi o Bortato, to jest to gra na tyle przewidywalna, czy na tyle stała, że po prostu mogę pokazywać, jak mówię, te późniejsze fale dopiero dla kompresji odcinkowej, ale... Ale osobiście właśnie preferuję, kiedy jest pokazany cały proces, wszystko to po kolei widać. To robiłem kiedyś w dawnych, naprawdę, YouTubach. Teraz niestety się wiem, że aż tak nie przejmuję. Dlatego też sam to tak wszystko prowadzę. A też może się wydawać, że nie edytuję w ogóle tego wszystkiego, czy coś. A nie ukrywam, niektóre materiały takie są, że ilość cięć, edycji i tak dalej jest prawie że zerowa. To żeby nie było, to mówię wprost. Nie tak, że mi się nie chce. Bo nawet siedzenie nad tym edycją godzinami to jest dla mnie coś bardzo też satysfakcjonującego. Ale kwestia jest to, że po prostu mało robię dodatkowych edycji, cięć i tak dalej, bo moim zdaniem to ma swój urok, kiedy widzicie po prostu gameplay takim, jakim on jest. Trochę jak z transmisją na żywo. To w sumie jest idealne do przeglądania. Jest to prawda różnica w tym wszystkim,
taka, że na transmisji, co rozmawiam z wami bezpośrednio, no, na żywo, macie ze mną tą interakcję tutaj i tak po części można powiedzieć, że nie ma. Ale tak to właśnie jak z transmisją. Ktoś, kto przychodzi na transmisję, czyli tak zwanego streama, też widzi cały proces, wszystkie ruchy, kroki. To jest coś, co jest takiego dla mnie niesamowitego. Po prostu. To, kiedy można siąść, obejrzeć, jak ktoś osiągnął to, co osiągnął, jak to zrobił, co zrobił, jak myślał wszystko. A muszę przyznać, że w dzisiejszych czasach na bardzo, bardzo, bardzo wielu przykładach mógłbym podać, gdzie ktoś to wyrzucił. Tu mówię o strefie gamingowej, bo poza gamingową to też jest to wszystko już przypadło. Ale tak, gdzie wyrzuciło się w tą ciągłość, tą spójność. I to i w Polsce, i za granicą. To może być właśnie coś, co też powoduje, że moje materiały nie są najwyższej jakości, najbardziej pasują wszystkim. Ale po prostu ten format, to jak to wygląda teraz i tym podobne, to jest mój po prostu ulubiony sposób, ulubiony format. Zresztą nawet samo to, że muzykę dodaję tą teraz inną, to jest już dla mnie, no powiedzmy, duży krok w stronę tego, że zrobiłem coś więcej niż tylko totalne minimum, czy nawet nic. Bo zdarzało się takie sytuacje, że nie było żadnej edycji, czy nawet żadnych sieci. Ale no. Takim już o tym powiedziałem. Tak, muzyka tam jeszcze nie jest problemem. Ja rozumiem, tak nawet to jest trochę smutne, bo trzeba podmieniać, trzeba to zedytować. No, ale głównie tutaj to jest kwestia tego, że po prostu soundtrack właśnie Brotato jest nie wiadomo czemu na copyrightach i nie da się z tym wykłócić. To już lepiej podmienić soundtracka, niż się męczyć z tym, że potem mogą zdjąć wideo, wyciszyć wszystko, albo że mogą mieć jakieś większe problemy. Bo zdarzały się już takie sytuacje, że nie copyright claim, ale dosłownie strajka dostałem przez soundtracka. Całe szczęście szybko udało się to rozwiązać. Dobra, weźmy czyli to tutaj. Prędkość ataku nie obrażenia. Nie wiem, czemu tak o tym gadałem wszystkim. Zgubiłem też, można powiedzieć szczerze, wątek. Ja chciałem wam tu powiedzieć przez to wszystko. No, poza tym, że naprawdę jest dla mnie satysfakcjonujące, jak widzę, że ktoś to ogląda, czyli wiem, że gdzieś tu w internetach istnieje ktoś, kto może też czerpie przyjemność z tego, co widzi twórca. No, w 100% jego działania. Oczywiście gry po prostu całą. Nie, na zasadzie powiedzmy, że widzi ciekawszy moment, tylko w większości nie ma. Ale przykładowo, jak idzie zabrać drewno w jakimś survivalu, to widzi, to po prostu widzi, jak on idzie po to drewno, co tam się ewentualnie po drodze działo, które drzewo ściął i tak dalej. Jak, powiedzmy, podróżuje gdzieś, to widzicie tą podróż. No oczywiście, chyba że mówimy o tym, że wracam w jakieś miejsce i muszę tam znowu iść na piechotę długo, a wiem, że nic nie będzie działo, to w takich wypadkach jeszcze rozumiem to wyciąć. I znam, że to naprawdę fajne, że istnieje ktoś, kto jeszcze to akceptuje. Nie powiem lubi, bo czy tak, większości z was mogę powiedzieć, że jeszcze nie znam i nie umiem ocenić, czy lubicie takie procesy, czy tylko je akceptujecie. Ale jakby nie było i tak, no, jak mówię, sprawi mi to wielką radość, jak że ktokolwiek to ogląda, że są te wyświetlenia. Co jeszcze ważniejsze, że te wyświetlenia są nie na zasadzie, że ktoś włączył na 30 sekund, czy 5 minut, jak to miało miejsce kiedyś, tylko że to jest obejrzany cały odcinek, albo prawie cały. Pokazuje, że naprawdę ktoś to ogląda. Oczywiście poza ewentualną siostrą, którą wiem, że też niektóre moje materiały śledzi z rzeczy, przy których jej nie ma. Z gier, które ona sama też preferuje. Ale nie, tutaj mówimy o większej ilości osób. Z kimkolwiek jesteście, dzięki wam wszystkim, prawda, za to. Doceniam to, że jesteście skłonni poświęcić chwilę swojego czasu na to, żeby posłuchać, jak taki skończony jełop jak ja gada do monitora i próbuje coś osiągnąć w tych grach. Mimo tego, że może mnie wychodzić i może znacząco lamić. A propos lamienia.
tak czy inaczej, znowu się rozproszyłem, znowu za dużo gadałem o pierdołach. Więc powiedzmy, że na tym skończymy epizoda. Niestety, tym razem bez zwycięstwa. I cóż, no, w kolejnym epizodzie nadal nie wiem, kim będziemy próbować piątkę, ale kimś na pewno. Może ogólnie weźmiemy tego przedsiębiorcę. Rozgrywka mi też może być ciekawa, że w sumie zawsze musimy wydawać wszystkie swoje materiały, bo po prostu je tracimy. Na tym, gdzie będzie bardzo fajnie się grało pod zbieranie, pod gromadzenie dużych sum, żeby robić super zakupy. Może zobaczymy szybkiego ducha, rolnika, chorego. Nie mam pojęcia kogo. Tylko jak mówiłem, na razie poza moimi pomysłami, rozkminami jest jednoręki, jest handlarz bronią. Wszyscy pozostali mogą się zdarzyć. Więc no, ja wam dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. Cóż, jeśli macie jakiegoś konkretnego bohatera, którego chcecie zobaczyć, oczywiście najlepiej z tych, którzy jeszcze żadnego koloru nie mają, to dajcie znać w komentarzach. No i cóż, no po prostu trzymajcie się i hej, hej.